Aktywne pogranicze, to właśnie tutaj rozmawiamy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, które chcą działać, zmieniać nasz wschodni front. I tym razem porozmawiamy o programie Aktywna Lubelszczyzna, w której 58 organizacji zdobyło środki na swój rozwój, instytucji, na różne działania. I dzisiaj moimi gośćmi będą... Stowarzyszenie Homo Sapiens. A stowarzyszenie reprezentują... Karol Majewski, Paweł Bryciuk. Paweł i Karol. My się już znamy też z innych programów. Rozmawialiśmy kiedyś o Laka Vinyl, ale dzisiaj Homo Sapiens. Czym się zajmujecie? Może od tego zacznijmy, zanim na co udało Wam się zdobyć środki, jaki macie pomysł. Czym jest Wasze stowarzyszenie? Stowarzyszenie powstało jako taki ruch, którego zadaniem jest promować zdrowie psychiczne, zwracać na to uwagę przede wszystkim. Pierwsze działania, początkowe działania to były jakieś takie treści publikowane w internecie, poruszające ten temat, tę tematykę. No i po prostu w związku z taką chęcią i energią do tego, żeby robić coś więcej. No to chyba jak zacząłeś pisać, to chyba nawet nie myślałeś, że to się rozwinie jakoś tak dalej. Nie. A pojawiła się jakaś wokół tego dobra energia. Znajomych, bo tak naprawdę jesteśmy paczką znajomych. Tak najlepiej działają stowarzyszenia, prawdę mówię. Tak. Pojawił się pomysł i nagle dużo osób powiedziało, że właściwie chętnie pomoże w taki i owy sposób. I coś, co najpierw było tylko takim różnym pomysłem, jakimś tam jakąś stroną na Facebooku, przekształciło się w stowarzyszenie. A jak się strona na Facebooku nazywa? Homo Sapiens, stowarzyszenie Homo Sapiens. Bazuje ci w Tomaszu Rubek. Tak jest. I oprócz tych działań w internecie, jak działania w internecie wasze wyglądają właśnie? To są porady? Nie, to są teksty, treści, które poruszają ten temat, które promują ten temat. Wydaje się, że jakby tego jest dużo w sieci generalnie, ale no jakby wciąż to się spotyka z jakimś odbiorem, więc jest to dowodem na to, że ten temat jest potrzebny wciąż. Zwłaszcza teraz, w takich ciężkich czasach. No, uziemiło nas po domach. Psychicznie wiele osób tego nie wytrzymuje, bo też zmieniła się rzeczywistość, relacje międzyludzkie. Taka trochę niepewność jutro, nie? Bo to dalej nie wiadomo, czy to zamkną, czy otworzą. Jednak no nie każdy sobie jakoś to może z tym poradzić. Tak. Człowiek człowiekowi wilkiem się stał, nie? Ale chcemy trochę tak na... Tak. Od tej drugiej strony stanę, żeby człowiek był człowiekowi człowiekiem. Tak. Bo żeby Homo Sapiens był Homo Sapiens, Homo Sapiens. Tak. Więc te wydarzenia, pandemia, wydaje mi się, że też było taką w przestrzeni, w sektorze ochrony zdrowia psychicznego, to wywołało taką zmianę, że moje spostrzeżenia są takie, nie obawiam się badaniami, ale że pewne stereotypy, uprzedzenia do korzystania z pomocy, one osłabły. Jakiś taki, nie wiem, jakaś niechęć czy uprzedzenia do pójścia do psychologa, lekarza, psychiatry, psychoterapeuty, jakiegokolwiek pomagacza. Wydaje mi się, że W Polsce mi się wydaje, sam jestem socjologiem z wykształcenia, mi się wydaje, że o kurczę, od razu pomoc, to wariant, to już jest radecznica. Nie mówię o tym, że były uprzedzenia, ale pandemia sprawiła, że ta gotowość, te uprzedzenia są mniejsze. Tak jest moje spostrzeżenie. Ponieważ ten problem, ta izolacja zwróciła uwagę nas wszystkich na tą problematykę, bo wszyscy tego doświadczyliśmy. Tak naprawdę każdy doświadczył jakiegoś tam uszczerbku na zdrowiu psychicznym, niekoniecznie prowadzącym do czegoś, co nie wiem, diagności nazwaliby zaburzeniem czy chorobą, ale jakiegoś uszczerbku. Więc jakby myślę, że powszechne jest to, że pojawiły się refleksje, których wcześniej nie było. I myśli i wnioski, których wcześniej nie było. Też w tym sektorze ochrony zdrowia psychicznego pojawiły się inicjatywy, których wcześniej nie było. Dużo się dzieje, dużo aktywności w internecie więcej. I to też jest jakby ruch, który powstał właśnie na tej fali. Jaki jest wasz pomysł tutaj? Zdobyliście środki i
jak chcecie rozwijać swoją działalność, swojego stowarzyszenia? Mm-hmm. Działalność będzie polegała na publikowaniu treści głosowych i wideo, czyli nagrań, rozmów na ten temat. Podcastów chyba teraz można słuchać. Podcast, to podcast to tylko jest głosowy, bo to też chodzi o... Albo wideo podcast to... Tak się zdarzają też podcasty, że ktoś siedzi, opowiada, rozmawia. Tak. Skupujemy wasz pomysł po prostu. Studio do waszej dyspozycji. No, może kiedyś skorzystamy, bo sprzęt macie ciekawy. I właśnie po to też jest miejsce takie jak Czajnia, żeby tutaj przychodzić, korzystać, a szczególnie w takich inicjatywach jak wasza. Bo, tak. Czyli dobrze rozumiem, że chcecie być trochę wujkiem dobra rada. Powiedzmy, jeżeli to brzmi dobrze, jeżeli to, to niech tym będzie. Czy to bardziej o grupę wzajemnego wsparcia też chodzi? Czy chodzi to pomiędzy wami psycholodzy? Tak. Ja jestem psychologiem. Jest jeszcze jeden psycholog, moja żona i kilka osób, które zajmują się, które są zainteresowane tą tematyką, a ich wkład będzie inny. Karol na przykład ma takie umiejętności, można powiedzieć, że jest aktywistą, bo działa też i w stowarzyszeniu organizuje te regularnie duże wydarzenia. Dobry kontakt z młodymi ludźmi. Jak coś się dzieje, jak ludzie robią fajne rzeczy po prostu. Tak w skrócie dużym. I można na niego liczyć, więc... więc jest. Jest osoba, która publikuje i montuje filmy gdzieś tam w sieci, więc taki wkład i innego trochę dają, ale też przecież bez tego co by było. Jest kolega, który zajmuje się grafiką komputerową, jest koleżanka. Tak. Koleżanka, która gdzieś tam zajmuje się trochę taką artyterapią, można powiedzieć, co też jest jakąś formą dbania o zdrowie psychiczne, więc... Fajną ekipę zebraliście, jestem bardzo zadowolony z tej energii. Właściwie spotykamy się z dobrym odbiorem wśród znajomych, co chwilę ktoś tam dołącza i mówi, że hej, fajny pomysł. Tak, bo też podejrzewam, że to jeszcze będzie jakoś tam rosło, w sensie nawet składowo. Tak. Bardzo dużą, dobrą energią też Przemek, kolega z nami, który też jakby on jest producentem muzycznym. Pozdrawiam Przemka, jest świetnym producentem. I takich trochę rad związanych z montowaniem dźwięku i trochę dźwięku, którego nam doda do tych nagrań. No bo wszystko się profesjonalizuje coraz bardziej. Powinno ładnie, estetycznie wyglądać, wtedy więc można przekaz. Szansa na to zespół pozwala na to, żeby to było na jakimś szczególnym poziomie. Czy jest szansa, że ktoś jeszcze do was dołączył nagle teraz? To proszę, jest... jak może was znaleźć? Na Facebooku zapraszamy do... To jest nasza właściwie baza. Instagram? A jest też Instagram. Jest Instagram, ale... Przypomnij jeszcze raz. Homo Sapiens. Stowarzyszenie Homo Sapiens na Facebooku. Wpisując to wyszukiwarkę, znajdziecie nas. Zapraszamy do obserwowania, bo właściwie... to jest jakoś będzie... Zaczyna się dziać. To jest pierwszy projekt, który realizujecie? Tak. Jesteśmy bardzo młodą organizacją. Jakieś tam treści powstawały wcześniej, docierały do jakiegoś tam grona osób. Ale jako formalnie, sformalizowana została ta organizacja we wrześniu. Czy oprócz takich w sieci społecznościowej można się z wami na żywo planujecie, że będzie można na żywo się z wami spotkać, skontaktować? Czy to głównie kontakt? Zaczynamy od tego i jakby zobaczymy, jak się będzie rozwijało. No jakby mamy duże ambicje, myślę, że bardzo duże ambicje, ale też taką pokorę i świadomość swoich ograniczeń różnorodnych, więc... I to robicie poza czasem pracy, w wolnych chwilach, każdy dobry NGO-sowiec. Tak, na tej zasadzie to będzie działało i tak sobie też pomyślałem, jak rozmawiałam z kolegą Galkiem, że Czajnia jak powstawała, nie spodziewała się pewnie, że dzisiaj będzie tu, gdzie jest. Może nigdy nie będzie dało nam zbliżyć się do tego poziomu, ale... To nie jest korpo, to jest ekipa przyjaciół, ludzi, którzy chcą zmieniać rzeczywistość wokół siebie, tak jest większością organizacji pozarządowych. Przekonamy się, ile uda nam się zrobić. Zaczynamy od bycia w internecie i jakby na tym się skupiamy, ponieważ też przestrzeń internetowa... No sam fakt, że my teraz
się i będziemy pokazywać się do ludzi tego, że jest to ważne medium i odgrywa ważną rolę. I będzie odgrywała tak naprawdę coraz ważniejszą. Facebook zatrudnia tam 10 tysięcy osób, żeby słyszeliście o tym? Tak. Żeby opracować metaversum, czyli internet, następca internetu, nowy internet w formie takiej wirtualnej rzeczywistości, nie? Jakby, no, a teraz pytanie, czy to w jakiejś tam dobrą nie stronę w ogóle to zmierza się. Jasne, czyli Matrix to oglądałem ostatnio, więc może lepiej. A za chwilę czwórka Matrix, powiedzmy. Tak, więc no, to jakby nie iść w tym kierunku, to jest nieuniknione. Cokolwiek byśmy o tym nie mówili i nie myśleli, to jest nieuniknione, że to będzie rosło. I jakby w czasie pandemii komunikacyjna, z Zoomy, Teamsy, spotkania, okazało się, że już nie musimy jechać gdzieś do Warszawy, żeby porozmawiać. Możesz być w domu u kogoś w każdej chwili i pomóc, doradzić, porozmawiać. Więc ja Was bardzo namawiam do tego, żebyście polubili ich profile. Dali znać znajomym, to bardzo pomaga. Udostępnijcie to, co oni produkują, czym się dzielą, bo może to dotrze do osoby, która potrzebuje. Bo może nie wiesz, że członek twojej rodziny, twój przyjaciel akurat potrzebuje pomocy taką, jaką wasze stowarzyszenie daje. Więc chyba to jest teraz nasze główne zadanie. Polubcie strony. I czekajcie na nasze regularne. Na pewno ktoś, w sensie każdy wyciągnie coś z tych rozmów ciekawego. Tak. Kiedy planujecie podcasty odpalić? Jakby zadanie niebawem. Uczymy się. To jest duża praca, to się wydaje, że to 5 minut i jest. Skompletowanie sprzętu to jest czas, który też w tym momencie można powiedzieć, że nie ma skompletować ten sprzęt. Uczymy się jakby i będziemy mieli poczucie, że to już. Ale jakby sam projekt zobowiązuje nas do pewnych działań w czasie, więc jakby będziemy działać w listopadzie i w listopadzie pierwsze treści się pojawią. Także zapraszamy do obserwowania i słuchania podcastów, oglądania treści, które się pojawią, informacje będą na naszej stronie. Jeszcze zapytam, bo chcę motywować ludzi do pisania takich wniosków, grantów. Czy strasznie trudno było? Nie. Bo większość jest przełożona, gdzie ja grant, gdzie ja projekt napiszę? Może bym coś zrobił. Gdyby nie, do mnie dotarła jakby wasza informacja, którą podzieliłem się z znajomymi. I to w jaki sposób o tym mówiliście, że jest to właśnie osiągalne, proste, no to było argumentem za tym, że się podjęliśmy tego wyzwania i tak było, to nie było jakimś tam wyzwaniem, no wymaga, jak się robi to pierwszy raz, to trzeba trochę, ale... A to też jest dobra lekcja na to, żeby na tym się nauczyć, zdobywać na przykład większe środki, to jest takie przeszkolenie osoby, nie? Które pozwala później się brać za naprawdę... Pod tym względem tak się czuję, na tym poziomie, to myślę. Super, więc witamy w szkole i trzymamy za Was mocno kciuki. Dzisiaj w Aktywnym Pograniczu rozmawialiśmy o aktywnej Lubelszczyźnie finansowanej przez FIO 58 organizacji. Takich jak oni. Rusza do boju, więc śledźcie koniecznie, co robią. Dziś w programie moimi gośćmi byli... Karol Majewski, Paweł Pryciuk. Czyli stowarzyszenie? Homo Sapiens. Tak, pamiętajcie, polubić i nas na mediach społecznościowych. Program poprowadził Marcin Piotrowski. Dziękuję ślicznie. Dzięki.